Cześć wszystkim, dzisiaj robimy sobie analizę przeciwników Polski, których mamy w fazie grupowej na mistrzostwa. To jest Polska, Izrael, Słowenia, Macedonia, Łotwa, Austria. Zobaczymy sobie ich wartość finansową według Transfermarkt. Oczywiście nie jest to, tutaj ich wycena nie oznacza po prostu, że są przez to słabsi czy gorsi, tak, czy lepsi. Natomiast zobaczymy sobie, przyjrzymy się z bliska, jak tak naprawdę wygląda tutaj kadry poszczególnych reprezentacji. Ile piłkarzy są warci, no już widzimy na przykład Macedonię, która jest warta 38 milionów tak, euro, no to tyle praktycznie potrafi jeden piłkarz kosztować, ale o tym w dalszej części tego filmu, na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, z tymi drużynami przyjdzie tak naprawdę nam się mierzyć, a więc Izrael, Słowenia, Macedonia, Łotwa, Austria. Według mnie bardzo korzystna tak naprawdę grupa dla Polski. Nie mogę powiedzieć, że jest to słaba grupa, tak? No bo nie ma tak naprawdę słabych drużyn, słabych reprezentacji, ale na pewno jest to optymalna tak naprawdę grupa. Mogliśmy trafić na mocniejszych przeciwników. No i teraz widać od razu różnicę na pierwszy rzut oka, tak? Że mamy Polska, wartość tutaj reprezentacji to jest 246,4 miliona euro. Średnia wieku to jest 27 lat. Następnie Izrael, wartość reprezentacji to jest tylko 44 miliony euro, średnia wieku to jest 28 lat, czyli widzimy, że są starsi. Słowenia, wartość tutaj reprezentacji to jest około 54 milionów euro, średnia wieku 26 lat. Następnie mamy Macedonia, średnia wieku 26,5 lat i tutaj warta jest 38,2 miliony euro. Następnie mamy Łotwę, średnia wieku 27,5, no i Łotwa warta jest 5,7 miliona euro, no to bardzo mało tak naprawdę, to trzeba powiedzieć sobie szczerze, że tutaj Grosicki w grudniu 2018 roku, kiedy to nagrywam, warty jest 5 milionów euro, tak? No i teraz mamy Austria, no Austria zdecydowanie tutaj drużyna, która jest najmocniejsza w tej grupie i też to wynika z wartości 206,5 miliona euro. No ale to nie tylko, tak, no bo też nie ma co się dziwić, jeśli mamy u nas Roberta Lewandowskiego, który bardzo mocno tak naprawdę podbija tą stawkę, czy Wojtka Szczęsnego, tak, Wojtka Szczęsnego, który podbija tą stawkę. No i zobaczmy sobie na reprezentację Polski. Wojtek Szczęsny, bramkarz, 20 milionów euro, Skorupski 7 milionów euro, Fabiański 5 milionów euro. To naprawdę są po prostu, znaczy tak, no trzeba pamiętać, że pieniądze za tych zawodników nie biorą się znikąd z kosmosu, tak? To jest wartość tak naprawdę za piłkarzy, którzy to jest tak naprawdę, ich wartość jest obliczona na podstawie umiejętności piłkarskich, tak? Przydatności dla drużyny. Potem mamy Marcina Kamińskiego, 2,5 miliona euro. Tiago Cionek 800 tysięcy, 200 tysięcy euro, Hubert Matynia, Rafał Pietrzak 100 tysięcy euro, no to chyba najniżej jest wyceniany. Bartosz Bereszyński 12 milionów euro aż, Tomasz Kędziora 3,5 miliona euro, Artur Jędrzejczyk 1,5 miliona euro tylko, Paweł Olkowski 1 milion euro, Grzegorz Krychowiak jest 18 milionów euro, 18 milionów euro. Potem mamy Jacek Góralski 3 miliony euro, Piotr Zieliński 40 milionów euro. Mówi się też nieoficjalnie, że Liverpool kupiłby Piotra Zielińskiego za około 60-65 milionów euro, no to są kosmiczne pieniądze. Potem mamy Mateusza Klicha 1,75 miliona euro, Damian Szymański 1 milion euro, Jakub Błaszczykowski 1 milion euro. No to w przypadku Kuby Błaszczykowskiego to wiemy, tak, problemy, kontuzja z plecami i teraz plecami, tak, nerwy, które tam uciska, no nie występuje w swojej drużynie. Kamil Grosicki, to co powiedziałem przed chwilą, że 5 milionów euro, gdzie sama Łotwa praktycznie jest wyceniana na 5,7 miliona euro. Przemysław Frankowski 1,5 miliona euro, Damian Kądzior 1,25 miliona euro. Potem mamy Robert Lewandowski 80 milionów euro, 80 milionów euro, ale no wiadomo, że jego wartość jest zdecydowanie większa, tak, niż to, co tutaj pokazane jest. Arek Milik 20 milionów euro. To dosyć ciekawa sytuacja, że Arek Milik tak nisko wyceniany. Ja bym zdecydowanie go wyżej wyceniał. Krzysztof Piątek 15 milionów euro, a najnowsze informacje mówią o tym, że Genua chce go sprzedać za 40 milionów euro aż. I Adam Buksa
300 tysięcy euro, czyli widzimy, że z tego zestawienia najtańszym tak naprawdę zawodnikiem jest tutaj Rafał Pietrzak, który jest warty 100 tysięcy euro. No i później zobaczymy sobie na Izrael, drużynę z Izraela, która w całości kosztuje około 44 milionów euro. Też to jest 89 miejsce według rankingu FIFA, czyli zdecydowanie niżej. No i tutaj możemy zobaczyć, tak, 800 tysięcy, 800, 300, 300. Trudno, żeby tutaj zawodnicy przekroczyli milion, tak? Widzimy, że tutaj jest kilku zawodników. Taleb, Tawat, 1,5 miliona euro. Następnie mieliśmy tutaj Omri Ben Harusz, 800 tysięcy euro. Eli Dasa, 1,25 miliona euro. Almo Cohen. No ale zdecydowanie wartość tych piłkarzy jest zdecydowanie niższa. Tutaj zawodnikiem, który najbardziej się wyróżnia, to jest Munas Dabur, zawodnik, który jest warty około 12,5 miliona euro, występuje w Red Bull Salzburg. Dobra, kolejny przeciwnik reprezentacji Polski to mamy tutaj Słowenię. I Słowenia zajmuje 62 miejsce. A jeszcze wam tutaj pokażę, które miejsce Polska zajmuje w tym rankingu. No tutaj też trzeba pamiętać, że to jest ranking tak naprawdę na najświeższy, tak? A więc 20 miejsce, czyli my spośród tych drużyn tu jesteśmy bardzo wysoko. Chociaż tutaj blisko jest też Austria, bo zajmuje 22 miejsce, tak? Łotwa zajmuje 131 miejsce. Także daleko, daleko. Macedonia 68 miejsce, no i Słowenia 62. Dobra, to było Izrael. Jeśli chodzi o Izrael, trenerem jest Andreas Herzog, który rozpoczął przygodę 1 sierpnia 2018 roku. Teraz mamy Słowenię. No i Słowenia, wartość piłkarzy to jest około 54 milionów euro. Bramkarz to jest Vidi Belec z tutaj Sampdori, czyli kolega naszych tutaj reprezentantów z naszej reprezentacji. Potem mamy też Maticza Kotnika z Panią z Aten. Myślałem, że to jest Arsenal, szczerze mówiąc, na początku, ale nie. Dobra, no i tutaj mamy zawodników, tak? Mamy zawodników takich jak Micha Mewija, środkowy obrońca, 5 milionów euro. No to już mamy troszeczkę lepszego zawodnika, ale Zenit Petersburg to też świadczy, troszeczkę gorsza liga, tak, no, niż te ligi, w których nasi piłkarze występują. Potem mamy też Polaka po prostu, zawodnika, który występuje w Polsce, w Jagiellonii Białystok, w Ekstraklasie. To jest właśnie Nemanja Mitrowicz, środkowy obrońca, 900 tysięcy euro, także to jest zawodnik, który występuje też w Polsce. No i zobaczmy sobie, no, tutaj nam zjechało za mocno, zobaczmy sobie też na tutaj tych zawodników, którzy są. Potem mamy jeszcze kolejnego zawodnika z Polski w Polsce, co występuje w Jagiellonii Białystok, to jest Roman Bezjak. Bezjak, 29 lat, jego wartość rynkowa to jest około 700 tysięcy euro. I trenerem jest tutaj Matias Kek, 57 lat, rozpoczął pracę dopiero niedawno z reprezentacją 27 listopada 2018 roku. Dobra, teraz kolejna reprezentacja to jest Macedonia. Tak jak mówiłem, 68 miejsce, wartość 38,2 miliona euro, no niecałe 30, no nie powiem 40 milionów, 38 milionów z hakiem. No i zobaczmy sobie na zawodników, czy są tutaj jacyś zawodnicy znani. Też widzimy wartości poniżej, praktycznie poniżej tutaj miliona euro. Najdroższym zawodnikiem tutaj powyżej miliona to jest Stefan Ristowski, 3,5 miliona euro, a także tutaj zawodnik, który nazywa się Arian Demi, on gra w Dynamo Zagrzeb, też kolega klubowy jednego z naszych reprezentantów, także tutaj widzimy, jak ci zawodnicy wyglądają. Później mamy Enisa Bardi, który warty jest 10 milionów euro, Levante, Liga Hiszpańska, ofensywny pomocnik. No jego na pewno będzie można się obawiać podczas właśnie tych rozgrywek, tych spotkań. Genua, więc kolega tutaj Krzysztofa Piątka, zawodnik z Genui, Goran Pandev, który warty jest 500 tysięcy euro. 500 tysięcy euro.
Taka jest tutaj właśnie wartość tego zawodnika. No i tutaj widzimy w Serie B zawodnicy, którzy grają, zobaczmy sobie kolejną drużynę. Kolejna drużyna to jest Łotwa i Łotwa jest warta 5,7 miliona euro. No to bardzo, bardzo mało. To tyle praktycznie, co tutaj powiedziałem, tak, Grosicki, tak, miejsce 131 w rankingu FIFA. No i zobaczmy sobie, który z tych piłkarzy jest najdroższy, który właśnie z tych zawodników jest najdroższy. No, czy tutaj przekroczy w ogóle któryś z zawodników milion euro? No raczej nie. Wydaje się, że Davis i Kaunix, no nie chcę tu się pomylić w wymowie, pewnie inaczej się wymawia, no to on jest warty 750 tysięcy euro, tak? Środkowy napastnik, czyli widzimy, że tutaj Polska z Łotwą sobie powinna poradzić, tak przynajmniej na papierze musi mieć realne szanse. No i trenerem jest Miksu Patelainen, który rozpoczął pracę 10 maja 2018 roku i zakończenie pracy 4 grudnia 2018 roku, czyli długo tak naprawdę nie był tutaj selekcjonerem tej reprezentacji Fin, widzimy, który prowadził reprezentację Łotwy, widzimy, że długo nie poprowadził tej reprezentacji, że zakończył praktycznie swoją przygodę po kilku miesiącach. I Austria wydaje się najmocniejszy, najciekawszy przeciwnik reprezentacji Polski w tych rozgrywkach. Z Austrią będziemy pewnie walczyć o wyjście z grupy. Średnia wieku 26,8, 22 miejsce w rankingu FIFA, wartość zawodników 206 milionów euro, no ale tam są naprawdę solidni zawodnicy. Tu widzimy Red Bull Salzburg, tak, takie drużyny jak Bayern Monachium, Dawid Alaba, przecież jest to kolega tak naprawdę klubowy Roberta Lewandowskiego, świetnie się z nim uzupełnia, grają razem, tak, wart jest 50 milionów euro, naprawdę on tu bardzo dobrze gra, widać jego przydatność podczas meczu. Ciekawa dosyć sytuacja z bramkarzami, dosyć mają po prostu tutaj bramkarzy tutaj, tak, którzy grają też w dobrych, mocnych klubach, ale jakby wartość ich tutaj nie jest jakaś mocna, jeśli chodzi o tutaj bramkarzy, no bo praktycznie po 2,5, po 2 miliony euro, to są młodzi bramkarze 20-paroletni. No i zobaczmy sobie na to Red Bull Salzburg, tak, tutaj Cikan Stankowicz, nie, jakoś się wymawia, czy dobrze mu wymawia, w każdym razie warty 2,5 miliona euro, tu widzimy Bayer Leverkusen, Bayer Monachium, Hanover 96, także jest tych sporo piłkarzy w dobrych klubach, to jest bodajże Hertha, tak, tutaj mamy też Red Bull Salzburg, dużo zawodników, którzy właśnie występują z reprezentacji Austrii, oni występują w Bundeslidze jest sporo, jest naprawdę tutaj jest bardzo mocna drużyna i tak powiedziałem od samego początku, takie były też założenia, że powinniśmy się najbardziej obawiać właśnie, najbardziej się powinniśmy obawiać, obawiać powinniśmy się tutaj Austrii. Valentino Lazaro, który warty jest 15 milionów euro, występuje w Hercie Berlin, potem mamy Stefana Leinera, który warty jest 10 milionów euro, także sporo tak naprawdę. Trenerem jest Franco Foda, rozpoczął pracę 30 października 2017 roku, 52-letni trener. To też warto wspomnieć, że tamci przecież trenerzy praktycznie zostali zatrudnieni w tym roku, czyli dopiero formują te reprezentacje, a tutaj Franco Foda miał więcej czasu na pracę z reprezentacją, chyba że zostanie zwolniony do przyszłego roku, do marca, no ale tak to ma więcej czasu. No i tu widzimy, naprawdę to są mocne, solidne zespoły, tak duże z Red Bull Salzburg, no bo to też w jakiś sposób jest tak powiązane, no bo wiadomo, że Red Bull ma swoją siedzibę w Austrii, tak, i tutaj może stawia na swoich jakby rodaków, ta firma wywodzi się przecież z Austrii, no ale na pewno tutaj muszą oni przynieść wartość piłkarską. Schalke, kolejny zawodnik, Schalke, to jest Alessandro Shop, 5 milionów euro. Ja nie wiem, czy oni w ogóle mają poza po prostu Bundesligę jakiekolwiek. Wszystko jest po prostu praktycznie dotyczy Bundesligi, tak? Wszystkie drużyny albo ze swojej ligi, albo z Bundesligi, także to będzie mocne tak naprawdę pojedynek. Praktycznie to będzie pojedynek Polska kontra, można powiedzieć, Niemcy, tak? No bo tutaj piłkarze, którzy w Austrii występują, to w większości grają w Bundeslidze. Czy Polska kontra Bundesliga? Tutaj mamy
przecież Augsburg, mamy też West Ham United, a więc kolega klubowy tutaj Łukasza Fabiańskiego, tutaj Marko Arnautowicz, środkowy napastnik, który widzimy wart jest aż 25 milionów euro. On na ten czas jest tutaj kontuzjowany, uraz uda, przewidywany powrót w dniu 2 stycznia 2019 roku. Także potem mieliśmy Guido Burgstellera, Achilles, tutaj ma kontuzję Achillesa. Termin powrotu jest nieznany, czyli no, Marko Arnautowicz może być największą tak naprawdę zagrożeniem, no bo on wróci w styczniu, a nasze mecze będą miały miejsce bodajże tam pierwszy jest 21 czy 2 marca, w każdym razie w marcu pod koniec, to już on będzie przygotowany, już będzie do dyspozycji i wejdzie tak w pewnych obciążeniach, także będzie bardzo niebezpiecznym. Czyli Marko Arnautowicz, tutaj bym powiedział, na niego zwrócił szczególną uwagę, on może nam strzelić właśnie bramkę w tym meczu. Czyli widzimy tu mocną, tak naprawdę solidną drużynę Austrii. Większość piłkarzy, chyba wszyscy nawet tak, albo większość piłkarzy gra w Bundeslidze, także no bardzo mocna, no wyobraźcie sobie, gdybyśmy my skleili naszą reprezentację, mieli taką możliwość, tak, skleić tylko z piłkarzy występujących w reprezentacji w Bundeslidze, no to była solidna, mocna drużyna. No i też wartość tutaj jest, jest pokazana, tak, 206 milionów, my mamy tam 240 milionów, ale z tego praktycznie dużo Robert Lewandowski nabija 80 milionów euro, tak, więc tutaj widzimy, że Austria ma więcej solidnych, mocniejszych zawodników solidnej, dobrej, mocnej ligi. To wszystko dzisiaj, trzymamy oczywiście kciuki za naszą reprezentację, ja uważam, że powinniśmy wyjść z tej grupy, nie można nikogo lekceważyć, to będzie mocna grupa, tak naprawdę mocna jest grupa, natomiast no, tamte drużyny trzeba pamiętać, że będą podwójnie zmotywowane, tak? Każdy z nich będzie chciał strzelić tutaj bramkę reprezentacji Polski, żeby się pokazać też przed skautami i tak dalej w swoim kraju. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij jakże w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się.